Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałem pomówić znowu o niewolniku w kilku różnych ujęciach. W sumie ten podcast jest dedykowany wątpiącym świadkom. Jest takie określenie PIMI i PIMO, czyli Personally In, Mentally Out albo Personally In i Mentally In. Myślę, że w grupie świadków Jehowy jest bardzo dużo osób tak zwanych PIMO, czyli fizycznie są w zborach, chodzą, uczęszczają na zebrania, ale jednocześnie mają bardzo dużo wątpliwości i te wątpliwości w żaden sposób nie mogą jakoś minąć. Też przez to przechodziłem, to znaczy ja żyłem z tymi wątpliwościami przez lata, jakoś sobie to tłumaczyłem, starałem sobie te rzeczy poukładać w głowie, ale prawda jest taka, że na końcu zawsze kończyło się to jednym, to znaczy można było co najwyżej powiedzieć, no dobra, mam wątpliwości, trzeba czekać na Jehowę, on to z czasem wszystko wyjaśni, a póki co jest tyle pracy w dziele pańskim, że nie ma co się specjalnie zastanawiać i tracić czasu na czcze gadaninę. To jest bardzo częsty taki schemat, jaki świadkowie, jako ciało kierownicze przekazuje świadkom i coraz częściej ten schemat jest widoczny, słyszalny. Nie myśl za dużo, bo się zmęczysz, skup się na dziele pańskim i nie zadawaj zbędnych pytań. No, ale tak już mówiłem w poprzednim podcaście, że jest jakiś powód, dla którego tak mocno jest to ostatnio nagłaśniane. Ja się chciałem skupić dzisiaj na innym temacie. Kto świadczy o niewolniku? To jest dosyć ważne pytanie. Dlaczego? Może na początek zacytuję Ewangelię świętego Jana, kiedy Jezus daje świadectwo o sobie samym, ale w taki sposób, że mówi kilka bardzo ważnych rzeczy na temat właśnie tego, że jest Synem Bożym. Żydzi zarzucali mu, że nazywa się Synem Bożym, czyli stawia się na równi z Bogiem. W związku z tym chcieli go zabić. I w Ewangelii Jana w 5 rozdziale Jezus mówi tak. 31 werset i dalej. Gdybym ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o mnie, a wiem, że sąd, który o mnie wydaje, jest prawdziwy. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, czyli Jana, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas z jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wykonania, dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, on dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani jego głosu, ani nie widzieliście jego oblicza. Nie macie także słowa jego trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w tego, którego on posłał. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. To jest bardzo ciekawy fragment z kilku różnych powodów. Po pierwsze, off-topicowo, to za co Żydzi nienawidzili Jezusa, to nie to, że uświęcał imię Boże przez to, że mówił Jehowa to, Jehowa tam, to czy Jahwe, Jah. Absolutnie nie. No bo prawda jest taka, że gdyby Jezus ciągle cytował imię Boże w rozmowach z ludźmi, to faryzeusze by się o tym dowiedzieli i bardzo szybko by zaczęli go za to także oskarżać, że nadużywa imienia Bożego przez to, że bezcześci imię Boże. Ale faryzeusze o coś innego Żydzi mieli pretensje do Jezusa, że nazywa go swoim ojcem. No jak można nazwać Boga swoim ojcem i niejako czynić się na równi Bogu w tym momencie? To był główny zarzut. Jezus przewrócił stolik, jeżeli chodzi o wierzenia Żydów, bo mówił o Bogu jako o ojcu swoim i o ojcu ich. To było coś zupełnie nowego i można powiedzieć rewolucyjnego dla Żydów. Żydzi widzieli Boga zawsze jako króla, sędziego, władcę, kogoś takiego niedostępnego, wspaniałego, cudownego, ale kogoś, z kim nie mogą się spoufalić niejako, do kogo nie mogą tak naprawdę być tak blisko. Były pewne wyjątki typu Abraham, Mojżesz, którzy byli nazwani nawet przyjaciółmi Boga, ale przyjaciel to nie ojciec. Jezus ten stolik zupełnie przewraca. I to też warto o tym pamiętać, kiedy świadkowie mówią, że Jezus uświęcał imię Boże, chodził i głosił mnie Jahwe czy Jehowa. To nie jest prawda. Jezus znał tetragram. Być może czytając proroctwa Izajasza, czytał także imię Boże, które jest tam zawarte, bez dwóch zdań. Natomiast to, co naprawdę Jezus zrobił, to
objawił Boga jako Ojca nas wszystkich. I to jest coś, co było całkowicie rewolucyjną myślą. Dla nas, dla chrześcijan jest to coś takiego naturalnego, normalnego, no tak, Bóg jest naszym Ojcem, ale dla tamtejszych Żydów w tamtejszym czasie, słuchajcie, to była rewolucja. To była rewolucja. Dla nich pojęcie, że Bóg może być ich Ojcem, a przecież Jezus wielokrotnie nawet podawał przykład, że ktoś z was będąc ojcem, kiedy dziecko poprosi o to czy o to, da mu kamień zamiast chleba, tak? Albo kiedy podawał przypowieść o miłosiernym ojcu i marnotrawnym synu. Zobaczcie, jak często Jezus, powołując się na relację ojciec-syn, mówi o Bogu. To dla Żydów było naprawdę czymś, tak jak jest napisane, nikt tak nie nauczył, jak on nauczał do tej pory. Ludzie byli zadziwieni jego sposobem nauczania. Także tutaj warto o tym pamiętać. Ale wracając do meritum. Jezus mówi, że świadectwo o mnie dało dwie osoby. Pierwsze to był Jan, ale na to świadectwo nie zważam, bo to jest świadectwo człowieka. A drugim świadectwem było świadectwo Ojca. Mojego Ojca. I w jaki sposób Ojciec świadczy o mnie? Przez czyny, które czynię. Na przykład przez cuda. Zwróćcie uwagę, że w tamtych czasach Żydzi oczekiwali Mesjasza i dopytywali się nawet, niektórzy zakładali właśnie, że to Jan Chrzciciel będzie obiecanym Mesjaszem. Ale Jan wyraźnie zaznaczał, że nie on jest tym obiecanym Mesjaszem, on jest tylko orędownikiem, heroldem tego, który ma nadejść. Mówi, bo ten, który nadejdzie, nie jestem godzien mu wiązać nawet rzemyków u sandałów. Czyli Jan wyraźnie odcina się od koncepcji, że to on jest Mesjaszem. Ale w tamtym czasie było bardzo wielu Mesjaszy i o tym też na przykład mówi Józef Flawiusz. Za nazywanie się Mesjaszem groziła kara 40 batów bez jednego. To nie była jakaś kara śmierci tak naprawdę. Jezus został zgładzony z zupełnie innych powodów. Natomiast to, co czynił Jezus, to, co wyróżniało go spośród wielu innych Mesjaszy, oprócz którzy uważali się oczywiście za Mesjaszy, którzy po tamtym, po ziemi Izraela chodzili, to były cuda, które czynił. I zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Faryzeusze nie mogli zaprzeczyć faktowi, że Jezus czyni cuda. No nie mogli. Jakby się nie starali, to nie mogli. Próbowali zarzucić mu, że czyni mocą Belzebuba. Mówi, słuchaj, no dobra, czynisz cuda, nie twierdzimy, że nie, ale czynisz to mocą księcia demonów Belzebuba. No Jezus oczywiście odpiera te ataki. Ale zwróćcie uwagę, dopóki Jezus uzdrawiał chorych, no to jeszcze jakoś tam starali się to zrzucić na siłę demonów, tak, że jest opętany przez demona. Ale w momencie, kiedy Jezus wskrzesił Łazarza, no to już znowu przewrócił stolik. Nawet faryzeusze, to, że Łazarz zmarł i to, że Jezus odczekał pewien czas, żeby nie było żadnych wątpliwości, że Łazarz zmarł, jego ciało już zaczęło się rozkładać. Nikt nie miał wątpliwości, że Łazarz zmarł. Nie była to śpiączka, nie była to jakaś koma, po prostu Łazarz odszedł. I Jezus o tym wiedział. W momencie, kiedy Jezus wskrzesił zmartwych człowieka, to już nawet faryzeusze nie mogli mu zarzucić, że czyni to mocą demonów. Bo nawet oni wiedzieli, że taka siła, taka moc, to jest coś, co może pochodzić tylko od Boga. Demony nie mają możliwości wzbudzenia kogokolwiek zmartwych. Nie mają takiej mocy. I od tej pory, jak mówi Pismo, faryzeusze zdecydowali się, żeby zgładzić Jezusa i zapewne także Łazarza. Dlaczego? Ponieważ był to tak mocny przekaz tego, że ma moc Bożą w sobie ten człowiek i że jest posłannikiem Boga, że jedyne, co mogli zrobić, jeżeli chcieliby go uciszyć, to po prostu go zabić. I to postanowili się zrobić. No bardzo dużo nam to mówi o samych faryzeuszach, ale zobaczcie, co to znaczy o Jezusie. Jezus powiedział, że to właśnie świadczy o mnie mój Ojciec i czyny, które dzięki niemu czynię. Tymi czynami były m.in. cuda, które Jezus czynił i których nikt nie mógł podważyć niejako. Nawet faryzeusze, chociaż starali się, nie potrafili podważyć kwestii cudów, które czynił Jezus. I w ten sposób Bóg świadczył o Jezusie, że Jezus jest no, Jego wysłannikiem. I teraz pamiętając o tym, a także pamiętając o słowach Jezusa, że niewolnik nie jest większy od swojego Pana, czyli parafrazujemy słowa dotyczące oczywiście prześladowań, które Jezus mówił o swoich naśladowcach. Ale podkreślił pewną uniwersalną prawdę. Niewolnik nie jest większy od swojego Pana. Czyli skoro Pan Sabatu, Syn Boży, potrzebował świadectwa, żeby uwiarygodnić się w oczach ludzi i uważał, że to jest okej, no to można powiedzieć, że tym bardziej niewolnik, który dzisiaj uznaje, że jest jego namiestnikiem, jego narzędziem w jego rękach, jest jego, no można powiedzieć, taką
przedstawicielem tutaj na Ziemi, w jaki sposób jest on uwiarygodniony. Kto o nim świadczy? Kto świadczy o tak zwanym niewolniku wiernym i roztropnym? I słuchajcie, ja tutaj już w ogóle porzucę temat związany z kwestią, że jest to przypowieść, że przypowieści jest bardzo wiele. Jakimś dziwnym trafem świadkowie uznali tą przypowieść za wyjątkowo symboliczną i prorocką. Okay. Cały czas nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego nigdy nie bierzemy na przykład słów Jezusa i nie odnosimy do siebie, kiedy Jezus mówi do Piotra Kefasa: Tyś jest Piotr i na tej skale zbuduje Kościół, zbór i bramy Hadesu, piekła go nie przemogą. Jakoś tak stwierdziliśmy, że ponieważ Kościół zawłaszczył już ten werset, to musimy sobie znaleźć jakiś inny. No i wymyśleliśmy, że będzie to przypowieść, którą Jezus podał. No bo idąc tym tokiem rozumowania, można też zapytać, a kto jest niewolnikiem, który miał 10 talentów i 5 talentów, 1 talent? Kogo symbolizuje dzisiaj jeden, drugi czy trzeci niewolnik? No jakoś tych przypowieści nie bierzemy, nie próbujemy znaleźć drugiego dna. Albo kto dzisiaj symbolizuje miłosiernego Samarytanina? Albo kto dzisiaj symbolizuje marnotrawnego syna? Czy każdy człowiek? Czy tylko jakaś jedna szczególna grupa? Ze wszystkich przypowieści Jezusa została wzięta tylko ta jedna, żeby usankcjonować władzę zwierzchnią w postaci niewolnika wiernego i roztropnego. No dobrze, ale to w takim razie, czego ten niewolnik uczy o sobie samym? No niewolnik ten mówi bardzo jedną ważną rzecz, że w roku 1919, oczywiście te daty były wcześniej zmieniane, ale dzisiaj nie chcę się skupiać na samych datach, tylko chodzi mi o pewien mit założycielski, jaki u świadków jest. I ten mit założycielski jest bardzo ważny, bo z tego mitu założycielskiego nie ma nic, słuchajcie. Po prostu nie ma nic. No więc według tego mitu założycielskiego w roku 1919 w niewidzialny sposób Chrystus przyszedł sprawdzić swoją owczarnię. Przejrzał wszystkie religie, które są. Nominacje, zbory i stwierdził, że jedyną, która rzeczywiście spełnia jego słowa idźcie i czyńcie uczniów, to są właśnie Świadkowie Jehowy, czyli w tym czasie nie nazywali się świadkami, bo to było w 30 którymś, badacze Pisma Świętego. Także badacze Pisma Świętego to są właśnie ci i powierzył im całe swoje imienie. No i kto o tym świadczy? No oczywiście świadczy o tym sam niewolnik. Więc parafrazując to, idąc tym tokiem rozumowania, Pan, który idzie gdzieś w jakąś daleką podróż i ma tego głównego niewolnika. Pamiętajcie, że w domu oprócz niewolników są także domownicy, nie? I niewolnik nawet, który jest głównym niewolnikiem, nie ma prawa ani władzy nad domownikami. Domownicy nie muszą się słuchać głównego niewolnika w tamtych czasach. Ten niewolnik miał zarządzać tylko i wyłącznie kapitałem pana, żeby gospodarstwo dobrze działało, żeby inni wiedzieli, co mają robić. Natomiast oprócz niewolników w takim domostwie mieszkało mnóstwo też domowników. Rodzina bliższa, dalsza, krewni danej osoby. I te osoby także żyły, funkcjonowały w tym domu i wcale nie musiały pytać się niewolnika, co mają robić. Natomiast według obecnej nauki tzw. ciała kierowniczego, także bracia Chrystusa powinni być posłuszni niewolnikowi, czyli także domownicy tego domu też powinni być posłuszni temu głównemu niewolnikowi. Ale na bazie czego? No otóż według naszego rozumienia to jest tak, że ten niewolnik któregoś ranka wstaje i mówi: słuchajcie, w nocy, w sposób może nie niewidzialny, ale w nocy, kiedy wy wszyscy spaliście, wrócił do mnie Pan i powiedział: Janusz, od tej pory jesteś moim głównym zarządcą i wszyscy cię mają słuchać, przekaż im to dalej. Panie, przekaż im sam. Nie, przekaż im ty to, ja już muszę lecieć. Na razie. No i zniknął znowu w nocy. Następnego dnia rano ja was wszystkich zbieram i mówię wam, że od tej pory wszyscy macie być mi posłuszni, bo tak powiedział wasz Pan. No ale niewolniku Janie, dlaczego nie powiedziałem tego? No, stwierdził, że nie. Zrobił to w sposób taki, że przekazał tylko mnie, tylko ja go widziałem, tylko do mnie przyszedł. No i musicie mi zaufać. No, słuchajcie, to jest gruby zacier, nie? Tak naprawdę. Ale tak to mniej więcej wygląda w takim dużym skrócie i uproszczeniu, jeżeli chodzi o obecną kwestię niewolnika wiernego i roztropnego. Zostało wzięte jakieś proroctwo. Znaczy, przepraszam, przypowieść. Ta przypowieść została odpowiednio ukształtowana do potrzeb stworzenia mitu założycielskiego. I ten mit założycielski sobie funkcjonuje. No bo tak naprawdę jakie mamy przesłanki wskazujące na to, że w roku 1919 Jezus rzeczywiście przyszedł, rzeczywiście wybrał właśnie tego niewolnika? Przesłanki, które na to wskazują,
Kto za tym świadczy? Jak za tym świadczy Bóg? Jak za tym świadczy Chrystus? Czy możemy powiedzieć, że wzrost, jaki nastąpił, to jest rzeczywiście tylko i wyłącznie może być powód, na bazie którego powinniśmy wierzyć? Przecież jeżeli wychylimy nos spoza naszej organizacji, to zobaczymy, że wiele innych denominacji chrześcijańskich także rośnie i to wiele bardziej dynamicznie od nas. I to nie mówię nawet o katolickiej, ale mówię o mormonach, o stjentologach, o zielonoświątkowcach, baptystach i wielu, wielu innych denominacjach chrześcijańskich, które rosły tak samo dynamicznie, jak rosną świadkowie, a nawet bardziej. Tak więc sam wzrost nie jest specjalnie moim zdaniem jakimś wielkim uwiarygodnieniem. Po owocach. No i tutaj kolejny temat, głoszenie. No ale co myśmy głosili? Czy naprawdę głoszenie Królestwa, jeżeli Rutherford w roku 22 na kongresie w Cedar Point mówił, że miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą i zaświadczał, że do 25 roku Jezus wróci, a wraz z Nim pozostali, to było świadczenie o Królestwie, słuchajcie? To było światło od Jezusa, od Ducha Świętego? Świadkowie sobie tłumaczą, że to było takie zrozumienie na ten czas, ale serio? Serio? To znaczy, słuchajcie, cokolwiek Duch mówi, to się stało, nie? Tak więc były to jakieś prywatne myśli. Ja nie oceniam, czy one były szczere, czy nieszczere. Po prostu prywatne myśli pewnych ludzi, które oczywiście okazały się bujną na resorach. I czy to świadczy o tym, że dostali glejt zarządzania od Jezusa Chrystusa? No na to pytanie musi sobie każdy świadek sam odpowiedzieć. Natomiast, tak jak mówię, apostołowie mówili do swoich współbraci, nie jesteśmy panami waszej wiary. Nie jesteśmy. I też trzeba zdjąć kolejny mit, jaki próbują świadkom wrzucić ciało kierownicze, że było jakieś ciało kierownicze w pierwszym wieku. Nie, była grupa apostołów, która się zebrała. Oprócz tego zbory działały autonomicznie. Oczywiście Paweł, jak odwiedzał zbory i widział, że są jakieś problemy, to starał się jakieś tam kwestie korygować w duchu miłości. Natomiast nie było centralizacji zarządzania tym wszystkim. I to jest słuszne, bo Jezus powiedział jasno i wyraźnie. Głową każdego mężczyzny chrześcijanina jest Chrystus. Głową Chrystusa jest Bóg. I tyle w temacie. Oczywiście były zbory, były tam wybierani starsi, byli diakoni, którzy usługiwali. To wszystko to prawda. Natomiast to wszystko działało w takim gronie niescentralizowanym. Jezus powiedział jasno i wyraźnie. Gdzie dwóch lub trzech jest moje imię, tam jestem pośród nich. I dobrze, żeby się ludzie zgromadzali, natomiast cała centralizacja, która występuje bardzo mocno u świadków, nie ma żadnego uwiarygodnienia chrześcijańskiego, teologicznego. Po prostu nie ma. I wybranie jednej przypowieści, na bazie której został zbudowany bardzo chybotliwy fundament i autorytet niewolnika, jest bardzo, ale to bardzo szkodliwe. Szczególnie biorąc pod uwagę, co ten niewolnik w ostatnich czasach wyczynia. Moim zdaniem bije swoich współniewolników i to w sposób taki, że faryzeusze by się tego nie powstydzili. No ale z czegoś to też musi wynikać. Być może czuje, że traci rząd dusz i tą tak zwaną jedność, którą stara się uchować za wszelką cenę. W wielu kwestiach, wieloma decyzjami strzelając sobie w kolano. Ale kończąc już ten wątek, myślę sobie, że warto sobie uczciwie zadać pytanie, kto świadczy o niewolniku oprócz samego niewolnika? Bo zgodnie ze słowami naszego Pana, jeżeli ja sam o sobie świadczę, to moje świadectwo nie jest prawdziwe. Do następnego.